Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie, także zaczynamy. Oczywiście bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Wiadomość dla Ciebie, co Tarot ma do przekazania na tą chwilę. Zobaczymy. Wiadomość dla Ciebie. Tutaj, moi drodzy, jest troszeczkę zagmatwania, ponieważ, moi drodzy, na horyzoncie jakieś zniecierpliwienie. Coś jest takiego, że mamy poczucie, czy ktoś nas zranił, czy czekamy na jakąś nową sytuację, bo kolejną kartę mamy, kartę maga. Mamy takie w sercu troszeczkę ukłucie, taki żal do kogoś bądź do jakiejś sytuacji. Może ktoś nam coś tutaj powiedział, nie jesteśmy zbytnio na to przygotowani i może też nas to po prostu boleć, dokuczać nam. Trzeba, moi drodzy, odrzucać od siebie jakieś przeszłości, myśli, które były no niezbyt dobre. Ponieważ na horyzoncie już jest lepiej, oczywiście mamy kartę maga, są nowości, które idą do nas. Może czekać nas tutaj wzięcie spraw w swoje ręce, ciekawa podróż lokalna, ale też, moi drodzy, idzie całkiem coś lepszego, bo tutaj szykuje się bardzo dobry czas w gronie bliskich, rodziny, oczywiście. Jest tutaj dużo obowiązków dla tych osób, które mnie słuchają. Jest dużo szczęścia, polepszenia ogólnie w życiu, tak? W finansach, polepszenie, moi drodzy, dobre wiadomości finansowe dla tej osoby, która mnie słucha. Ale też ta osoba chce wszystko zrobić swoimi rękoma. Jest przeciążona pracą, jest tutaj przeciążenie obowiązkami. Ale oczywiście będzie tutaj bardzo dobrze się spisywała ta osoba, która mnie słucha, da sobie radę ze wszystkim, na pewno dokończy swoje zadania, które rozpoczęła. To są zadania związane i też z pracą zawodową, z nowymi początkami, ale też z domem. Jest tego dużo, tych obowiązków. Chcecie błyszczeć. Być może czeka Was w najbliższym czasie wspaniała wyprawa gdzieś, moi drodzy, na imprezę, albo Wy też sami będziecie przygotowywać imprezę. Będziecie bardzo chwaleni. Tutaj jest, moi drodzy, zwycięstwo nad życiem, które Was czeka w najbliższej przyszłości i dużo radości, wzięcia spraw w swoje ręce. Także jest, moi drodzy, zadowolenie w każdej sferze, pomimo że ta przeszłość, no niestety, czasem się przypomina i boli, to jest na widoku, moi drodzy, na najbliższej przyszłości, w najbliższej przyszłości, przepraszam, jest polepszenie sytuacji. Karta szóstki buław mówi, nie martw się, idzie do Ciebie coś lepszego. Rozerwiesz się, zabawisz się, odpoczniesz, pojedziesz gdzieś, będziesz imprezował, będziesz się cieszył, świętował swoje życie, tak? Bo Ty jesteś tym zwycięzcą, który zasługujesz na to, żeby cieszyć się życiem. Idzie coś lepszego, oczywiście dziewiątka monet, też bardzo dobra karta, która mówi o tym, że idzie lepsze życie. Także pamiętajmy o tym, moi drodzy. Wiadomo, że każdy ma dużo obowiązków, ale pamiętajcie, żeby ten balans równoważyć życiowy, żeby cieszyć się życiem, celebrować go, w każdej minucie doceniać, bo naprawdę warto, bo życie jest bardzo cenne i nie należy rozdrapywać starych ran, przejmować się zbytnio przeszłością i obowiązkami, tylko
planować, umiejętnie spisywać, robić sobie listy, moi drodzy, zadań i oczywiście nie wszystko na raz, ustalić priorytety, takie jest moje zdanie i cieszyć się życiem, bo życie mamy jedno, moi kochani, a tutaj idzie do nas lepsze życie, jakaś bardzo fajna osoba tutaj związana z nami, osoby też związane może z z grona przyjaciół, pokażą się z grona znajomych, możliwe, że też rodzina, jest jakiś wyjazd, jest jakaś impreza, jest coś lepszego, tak? I dużo pochwał w Waszym kierunku, macie poczucie spełnienia w najbliższym czasie, emocjonalnego i finansowego również i takiej radości życiowej, czego Wam życzę naprawdę, moi drodzy, w tych trochę ciężkich, pogmatwanych, poszarpanych czasach, jak ja to mówię. Ja jestem taką, moi drodzy, pozytywną osobą, która naprawdę szuka we wszystkim pozytywów, bo żyje się łatwiej, jeśli kocha się życie, moi drodzy. Pamiętajmy o tym. Ja przyszłam na ten świat powołana do tego, aby pocieszać, pomagać ludziom, moi drodzy. I oczywiście rozwiązywać problemy życiowe. Moi kochani, to jest moim powołaniem i bardzo się z tego cieszę, bo kocham to, co robię i lubię, moi drodzy, i będę zawsze z Wami. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, kochani, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego.